Cześć! Część z was zapewne kojarzy, że u mnie w domu ostatnio to był taki srogi rozpierdziel. Remonty, choroby, zjazdy i rozjazdy rodzinne. A akurat tak się pechowo trafiło, że w tym okresie odbyło się kilka pokazów tego, co będzie nam tam w gamingu nadchodziło. I ten materiał domyślnie miał się pokazać nieco ponad tydzień temu, ale naprawdę nie miałem za bardzo warunków, by to nagrać i zmontować. Tak więc śmiało potraktujcie ten materiał jako taką typową zapchaj dziurę. I to, że nie chciałem, aby przygotowany wcześniej mimo wszystko jakoś scenariusz czy jakieś tam przemyślenia gdzieś tam przypadły. Być może dla niektórych taki temat to już jest za późno, to już za stare dzieje, a dla innych to będzie okej, ale aby za bardzo się nie rozwlekać, na jakby nie patrzeć ten stary temat, to zamiast podsumowywać dla was to wszystko, co tam się pokazało, to przedstawię wam taką moją listę najciekawszych tytułów na Summer Game Fest, bo akurat te przemyślenie miałem już gotowe, to obejrzałem w całości i niestety jako jedyne. I to będzie tak, że niektóre gry będą obgadane na dosłownie 2-3 zdania, by inne tytuły troszeczkę tak szerzej rozgadać. Będzie tutaj też wiele takich osobistych wycieczek, żeby ten materiał nie był taki generyczny, że podam wam po prostu informację, że tutaj została pokazana gra taka i wyjdzie ona wtedy czy wtedy. To jest bez sensu, bo to już zostało pokryte, tak więc tutaj będzie dużo więcej takich własnych na szybko przemyśleń. I będą to takie przemyślenia w stylu, dlaczego na dany tytuł czekam, a na ten tytuł na przykład nie czekam, albo mam co do niego obawy. Jednocześnie też zapraszam was do opisania swoich typów na najlepsze, najbardziej interesujące dla was tytuły z tego właśnie pokazu. I pierwszym tytułem, który wzbudził moje mniejsze bądź większe zainteresowanie, to No More Room in Hell 2. Bądźmy szczerzy, od czasu premiery Left 4 Dead 2 nie było żadnego sensownego, dobrego, zombiakowego, kooperacyjnego tytułu, bo Back 4 Blood to niestety raczej kiepski żart niż fajna, miodna gra. Więc tutaj momentalnie, gdy zobaczyłem tematykę, coś zaskoczyło. Jasne, na pokazanych fragmentach wali plastikiem na kilometr, a zombiaki, mimo że typowo takie romerowskie, to przerysowane tak, jakby gra miała mieć PEGI 7. Zwiastun nie potrafił nam też oddać dobrze klimatu gry ani tempa rozgrywki, ale 8-osobowa kooperacja z dużą dozą regrywalności dzięki zmianom na mapach, brzmi to w teorii nieźle. Ale powiem wam szczerze, z drugiej strony, ja tak naprawdę w Left 4 Dead grałem najbardziej, najczęściej i najbardziej uwielbiałem ten tytuł za tryb versus. Więc koniec końców No More Room in Hell to dla mnie na ten przynajmniej moment bardziej taka ciekawostka do ewentualnego kupienia w promocji niż taki must have. Bardzo krótki i bardzo generyczny zwiastun pokazał też Ubisoft, a pokazał Star Wars Outlaws. W tym, co mogliśmy tam zobaczyć, nie było nic, co faktycznie pokazałoby nam wartość tej gry. Jasne widoki mamy, ładne grafika, prezentuje się nieźle, ale na ten moment to wszystko. A nawet gorzej, akurat zaprezentowane fragmenty dla kogoś niewtajemniczonego mogłyby sugerować, że jest to wręcz gra na szynach, mimo że wiemy, że tak nie jest. Tego, co faktycznie Outlaws nam zaoferuje, możemy jedynie zgadywać po poprzednich tworach tej firmy. Tak jak obiecałem przy pierwszym omawianiu tego tytułu, grę zapewne sprawdzę i zrecenzuję, ale tak szczerze, robię to tylko dlatego, że po prostu wam obiecałem, aniżeli dlatego, że nie mogę się jej doczekać. Prawda jest taka, że dla mnie Ubisoft musiałby naprawdę wyjść z tej takiej swojej strefy komfortu i zacząć robić gry w nieco innym stylu niż nas do tego przyzwyczaili, by mnie osobiście ich gry przekonały do siebie i zaciekawiły, bo nadal uważam, że jeśli zagraliśmy w grę Ubisoftu 10 lat temu, to ograliśmy wszystkie, które pokazały się do tej pory i które wychodzą dzisiaj. Cywilizacja 5 wyszła 14 lat temu, moi drodzy, i nadal jest to moja ulubiona część z tej serii. O szóstce za wiele nie mogę powiedzieć, poza tym, że szósteczka odrzuciła mnie po paru godzinach gracza, który w piątce spalił setki godzin, czy to solo, czy to z żoną. Dla mnie ten tytuł skręcił w bardzo niedobrą stronę. Nie jest to jakiś tam obiektywny fakt, bo szóstka mimo wszystko radzi sobie na Steamie bardzo dobrze, trzyma się nieźle. Ale raczej opinia kogoś, kogo szóstka po prostu zawiodła i swoim stylem graficznym, artystycznym, jak i rozgrywkowym. W którą stronę twórcy pójdą z częścią siódmą pokazaną na Summer Game Fest? Nie mam pojęcia. Osobiście życzę sobie właśnie kierunku piątki, ale na ten moment wiemy jedynie, że gra powstaje i wyjdzie w przyszłym roku. Mimo mojego zawodu poprzedniczką, tak z czystej ciekawości wyboru kierunku będę śledził temat.
Sam Sid Meier zapowiedział, że pełny pokaz gry odbędzie się jeszcze latem tego roku. Zobaczymy. Bardzo generycznego, aczkolwiek ładnego stylistycznie zwiastunu doczekał się Black Myth: Wukong. Niestety nie był to kolejny pokaz rozgrywki, a jedynie filmik CGI, o którym nie warto wspominać tak naprawdę. Nie wiem, może się starzeję, ale takie materiały zaczynam powoli traktować jak marnujące czas, ale to tylko ja. Jedyne, co jest wartego uwagi, to kolekcjonerka, w której jest m.in. nie najgorsza figurka, czy coś, czego w sumie w kolekcjonerkach nie widziałem, wietrzny dzwonek. Ale czy taki zestaw jest warty ponad 1700 zł? Cóż, przyznaję wam rację, na pewno bardziej niż ta gotyczka za 900 zł. Kwota nie mała, ale figurka o rozmiarze 40 cm, no to tak to już nie byle pierdoła. Na pewno nie zaskoczy was fakt, że jednym z najbardziej interesujących mnie tytułów był Kingdom Come Deliverance 2. I tutaj w zasadzie wszystko zrobili dobrze. Mamy jeszcze więcej scen z gry, mamy specjalnie przygotowany zwiastun pokazujący nam nie tylko świat gry, który oczywiście dobrze znamy, ale przede wszystkim też kilka elementów komediowych. You behave like a spoiled brat. How dare you speak? Szczerze, na ten moment klimatycznie Kingdom Come zaczyna mi pod kątem dialogów i żartów sytuacyjnych przypominać troszeczkę Wiedźmina i wiem, że tutaj niektórzy się krzywo na mnie spojrzą, który właśnie pod tym kątem, pod kątem dialogów wprowadzonego humoru stał dla mnie osobiście bardzo wysoko. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God. Nie ma też co zaprzeczać, że jest to jeden z najważniejszych nadchodzących tytułów tego roku. Już nie tylko dla mnie, ale naprawdę dla dużej części gamingowej społeczności. Być może będzie to też takim pewnym drogowskazem dla branży, która mocno się w tych czasach boryka z własną tożsamością. Ja osobiście Kingdom Come Deliverance 2 na pewno ogram. Kolejna zapowiedź to przykład, jak szybko można podbudować moje nadzieje, by momentalnie sprowadzić je do parteru. Kiedy Geoff Keighley zapowiedział Slitherhead słowami, że to gra autora Silent Hilla, moje serce zabiło mocniej. A potem zobaczyliśmy gameplay. Ta gra wygląda, jakby ktoś po prostu rzucił pomysłem: hej, zróbmy grę, ale jaką, kurwa, dobrą. Być może ja nie jestem w stanie posmakować azjatyckiego kunsztu, za płytki do tego jestem, ale to wygląda jak zły pomysł. To wygląda jak zła, sztywna rozgrywka, jak... no wszystko jest złe. Podwozie też było złe. Nope. Krótkie przemyślenie mam na temat The First Descendant. Gra, która sama w sobie mnie nie zainteresowała, bo nie jestem fanem looter-shooterów, ani też wielkim fanem gier kooperacyjnych. Wolę mierzyć się po prostu z innymi graczami, niż z nimi współpracować. No co poradzę, wychowałem się w czasach Quake'ów, chociaż jestem z obozu Unreala. Ale oglądając zwiastun, wiecie, o czym sobie pomyślałem? Że cholera, brakuje mi ostatnio takich popcorniaków. Gier, w których mamy ekipę badassów, wybuchy, nieustającą akcję i momenty czy cinematiki pokazujące nam po prostu takie badassowe sytuacje. Oglądając to, co pokazano w The First Descendant, marzyło mi się, żeby ta gra zamiast bycia online'owym, kooperacyjnym shooterem, była po prostu singlem. Te momenty, które pokazano w zwiastunie, niestety tylko na potrzeby zwiastunu, byłyby perfekcyjne w takim właśnie popcorniaku. Czasami gracze, wydaje mi się, chcą po prostu akcji. No nie każdy tytuł przecież musi być wzniosły, nie każdy tytuł musi być głęboki i z przesłaniem. I tak jakoś przypomniały mi się tytuły jak pierwsze części Gearsów, Binary Domain, czy chociażby Vanquish. Sam koniec pokazu skupił się na tytule Phantom Blade Zero, który na początku no nie wiedziałem, czym ma być. Slasherem, czy może jakimś Souls, albo bardziej Sekiro-lajkiem. Więc musiałem to zgooglować i wtedy w ogóle dowiedziałem się, że jest to
reboot serii Phantom Blade, której absolutnie nie znałem, a mechanicznie ma to być bliższe serii Devil May Cry niż Souls-like'om. Dla mnie punktem zaczepnym jest dość ciekawy mroczny setup, nie najgorsza, chociaż typowo szarobura stylistyka graficzna, taka typowa dla Unreal Engine 5 oraz no przynajmniej z tego, co pokazano, walka, w której obrona bardziej polega na kontrowaniu i blokowaniu ciosów niż na unikach, ale to może tylko wrażenie z pokazu. Sama gra wyjść ma dopiero w 2026 roku, więc czasu twórcy mają jeszcze sporo. I w tym materiale to już wszystko, moi drodzy. Od teraz wracamy już do bardziej aktualnych tematów. Remont skończony. Wracamy do normalnych godzin roboczych. Więc teraz jazda na pełnej ku. Dzięki za cierpliwość, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!